No siemanko, że Dywanko, z tej strony to mi! And welcome back to BeamNG! Dokładnie, moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj po raz kolejny w BeamNG na mapie, już nie pamiętam jak ta mapa się nazywa, ale będziemy sobie dzisiaj zjeżdżali o tutaj, pewnie kojarzycie tego robaka, który tam się znajduje po prawej stronie, ponieważ już graliśmy na tej mapie i ja zauważyłem, że tutaj na tej zielonej czymś, jak to się mówi, na takiej zielonym czymś, mamy tutaj... Ja jadę w ogóle już tym samochodziksem 340 na godzinę i patrzcie teraz to! Patrz! Uuu! Oh my god! Ale silnik jeszcze działa? Jakim cudem silnik jeszcze działa? Przecież to jest aż niemożliwe. Ja tutaj wjechałem w taką niszczarkę samochodową, zniszczyło mnie kompletnie, a silnik dalej chodzi. Z silnikiem się nic nie stało, mimo... Ty no łazi, bo to jest V8. To one musi chodzić, widzicie? To jest normalnie V8. To ona musi chodzić, ale że też nawet tej spaliny od razu ciekną, cisną w powietrze, to jest po prostu masakra. Dobra, ciśniemy jeszcze raz, tylko ja teraz wam zrobię inną kamerkę. Jak to się inną kamerkę robiło? Mam nadzieję. O, jestem na tej. O Jezus Maria! O Jezus Maria, Grażyna, bo się ślizgamy! Ale spoko, dobra, ja. Nie no. Nie no, bez przesady. Może tyłem zjadę? Ty, bo może ja za chwileczkę tyłem? O, jestem już... Nie, to jest bez sensu. To jest bez sensu... Oh my god! Uuuu! Go wysadziło w kosmos na pół! Oh my god! Dobra, patrzcie, jeszcze raz. Ja chcę sobie powrócić do swojego samochodziksu. I miejmy nadzieję, że teraz się uda po prostu tak fajnie wlecieć, że to będzie masakra. Patrzcie, cyk, ja tutaj zeskakuję, tak troszeczkę lipnie, bo chyba... Jeszcze raz. Ja w ogóle sobie tak spawn pointa ustawiłem, że on spada z wysokości może metra, czy tam dwóch, i on dopiero później robi w dół i już jest zniszczony! Tak jak i ten, patrzcie, dobra, jedziemy jeszcze raz. Najlepsze jest to, że ja tam na dole nie mam wskaźnika i nie wiem ile jadę, no ale no podejrzewam, że znowu jedziemy te 340 na godzinę. Oh my god, i tu już jest śmierć, pato! Czaisz być w takim samochodzie? Ja tam jechałem niby te 350 na godzinę, ale to się tak pomalutku zwężało, że naprawdę widziałeś swoją śmierć. Ja chcę widzieć, jak ten samochód teraz wygląda. Pokaż mi ten samochód. Wiecie, jakim ja samochodziksem sobie jeszcze pojadę? Jak jest zainstalowany Cerberus, a chyba nie jest, to pojedziemy Cerberusem. Jak nie, to będzie... nie wiem, jeszcze zobaczę. Mamy nasze... chciałem powiedzieć pociągi. Nie pociąg, to nie są pociągi, to są te... to są super szybkie autobusy, nie? Oh my god. Jak on pojedzie, patrz. Za wysoko! Za wysoko, ziomek! Ale na szczęście masz ten parasol! Dobra, oh my god, za chwilę silnik wybuchnie, patrz! Pękło, 500 na godzinę, patrz! Pokaż mi środek, a w środku nie ma nic, driver, nie ma nic. On board, też nic nie ma. External, też nic nie ma. Oh my god, ja to zrobię jeszcze raz tylko z takiej perspektywy, nie? Tylko mam nadzieję, że my sobie fajnie... W ogóle on tutaj ma taką strzałeczkę. Gdzie się na tej kierownicy? Gdzie się jedzie prosto, no? O Jezu. Ale bym sobie pograł też we Flixbusa, ale jeszcze nie ma mnie w domu. Więc nie wiem, czy wycentruję. O Jezu. O Jezus, autobus się przewrócił na czwórce, zobacz wideo. Ja się muszę spieszyć, ponieważ my tutaj jadąc te 400 na godzinę... O, mam mało czasu! O Jezus Maria, dobra, jak to był free cam? Dobra, mamy free cam. Ja mam teraz 100 razy, ale ja się boję, że ja tutaj uderzę. Skręć. Dobra, skręcamy. Patrzcie, jak to się będzie teraz tutaj rozwalało. Oh my god. Ja może tutaj wycentruję, gdzie jest ten nasz autobus, patrzcie, jedziemy. 445, ja nawet tutaj już nie muszę przyspieszać, bo to i tak super wygląda. Jak to się rozwala. Znaczy, jeszcze się nic nie rozwala. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ej. 1 na godzinę jedziemy, co? Nie wjechałem tutaj do środka. Nie przejadę przez to? Ej, zaklinowałem się. Dobra, teraz sobie wezmę kamerę drivera. O Jezus, czajcie to. Ja nie wiem, kto by się odważył na taki krok, żeby po prostu tutaj pocisnąć i się szykować na śmierć, ale patrzcie to, patrz. Uczułem się jak sardynka. Weźmy teraz taką ciężarówkę, ja jestem... O, może taką? Tylko ja nie wiem, czy ja dam radę tam dojechać, albo betoniarę. Dawajcie betoniarę, ciśniemy z betoniarem, ja w ogóle nie mam żadnego pojęcia, czy my tam damy radę wjechać. Znaczy, wiecie jak, no zeskoczyć tutaj na dół i czy przypadkiem nie będzie tak, że za chwileczkę...
Silnik mi tak wyskoczy, że ja zacznę jechać zero, ale wątpię. Nie no, tu zeskoczymy na spokojnie. Dobra, betoniara jedzie bokiem, zobacz wideo, przewróciła się na czwórce. Aha, nie no, spoko. Nie no, spoko, że tutaj rozwalił mi się, to jest chyba kanister z benzyną, prawda? Nie no, to będzie kanister z benzyną, chciałem powiedzieć, że to jest olej, ale chyba jednak nie, chyba troszeczkę za dużo tego oleju. No, fuel tank ruptured, widzieliście to? Odleciał, ja się palę! Co się teraz? Duś! Engine locked up! Oh my god, ciśniemy, patrzcie, ciężarówką! Jedziemy ciężarówką! To nie jest cysterna, to jest ten. Betoniara, 400 na godzinę, patrz! Uuu! Co to są za odgłosy takie? Mi się wydaje, że za chwileczkę ten silnik wybuchnie. Ja nie wiem, dlaczego ten silnik może wybuchnąć, ale ja się tak czuję, jakby to miało się za chwileczkę tutaj coś jeszcze takie bardziej widowiskowego się stać. Dobra, pojedźmy takim dostawczakiem. Szkoda, że tutaj nie ma żadnego szyldu, co to jest, może to jest, wiecie jak. Paczkomat, jedzie kurier z waszą paczką. Patrzcie, jedzie kurier z waszą paczką i zobaczycie za chwileczkę, co się z waszymi paczkami staniecie. Wyczek! Ja tutaj też straciłem paliwo. Wy się pewnie zastanawiacie, co się z waszymi paczkami... Mi dzieje, a tutaj silnik pękł i patrz, 320, patrz, 300, 400 prawie, patrz. O my... Otwarło się. Co my tutaj w środku mamy? Bo ja nawet nie wiem, czy możemy tutaj zajrzeć, czy... O! On się jara. Ten samochód się jara. Ale no muszę wam powiedzieć, że jakby ktoś siedział na środku, to może i by przeżył. Zainstalowałem sobie parę samochodziksów, bo mi zniknęły, bo trzeba było coś tam zupgrade'ować, zupdate'ować. I mamy na przykład tutaj, Fiat 125P, czekajcie, Malus 126P. A to są te nasze maluszki, którymi żeśmy sobie już jeździli. Mamy stuningowane, mamy te damiki. Pojedziemy sobie, może najpierw wiecie, kim sobie pojedziemy? Pojedziemy sobie po prostu klasycznym. Replace current. Ja teraz cisnę, zobaczymy, co się stanie z tym maluchem. Nie dość, że on już jest mały, to ja jestem ciekawy, jak go zmiażdży. No i ten dźwięk. I ten dźwięk tego maluszka jest dosyć spoko. Ja się tutaj muszę rozpędzić do około 30 na godzinę, abyśmy sobie mogli tutaj wyskoczyć. Ale on to jest krótki samochód, to powinno być spoko. Widzicie? O! Oh my god! Jak on szybko pojedzie? Bo ja już widzę, że tutaj jechaliśmy 80 na godzinę i już się nikt nie dawał rady. A co dopiero przy... O my... Aha, ja teraz po prostu... jedziemy coraz to szybciej. Nie! Oh my god! Ja myślałem, że ja dam radę tam wjechać! A przecież to tymi maluchami będzie bez sensu trochę lipa! Patrzcie, co się dzieje, pa! Nie dość, że maluszek już jest mały, to jest puszka sardynki teraz. Może tym stuningowanym będzie lepiej, no bo ja jeszcze raz tym samym próbuję, wiecie jak, tym wycieczkowym. Z bagażnikiem na dach, bo przecież co tutaj był za bagażnik maluchu? 20 litrów? O Jezus, ja nie wiem, czy te... Ja nie wiem, czy wytrzymią te opony. O nie! Dobra, dobra, spoko. Nie! Ja nie mogę... O jeż. Oh my god! Ja myślałem, że walnę w tą ścianę. Patrzcie, co teraz się dzieje. Patrz, znowu będzie puszka sardynki. Duś. Ja pojadę teraz tym stuningowanym, a później sobie pojedziemy z damikami, ponieważ te damiki pewnie wylecą w kosmos jak ta lala. Nie wiem, czy to coś da, że ten samochód jest stuningowany. No, on po prostu tak wygląda, widzicie, no, ma szybsze, no, szybciej przyspiesza. Ale czy on będzie w stanie pojechać więcej niż 120 i mu silnik nie wyskoczy i nie będzie korba bokiem, to nie mam żadnego pojęcia. O, 185, ale ja już się ślizgam. Na spokojnie. Duś, poszedł, ale opony są chyba lepsze w tym samochodzie. 200-300 na godzinę maluchem, patrz co się dzieje. Patrz co się... Ja się... Patrz, 200, patrz. Duś! O my... Nie zmieścił się. Wiecie, czym my teraz pojedziemy? My teraz sobie pociśniemy tymi z damikami. Ja chcę zobaczyć, jak te damiki wylatują w kosmos. Dawaj mi te damiki. Tu jeszcze polecimy tym kabrioletem. Tylko ja nie wiem, czy on da radę, no bo to niby jakiś tam jest stringowany. Ten maluszek fajnie wygląda. Ale czy on da radę tak pocisnąć? Zobaczcie w ogóle tutaj Kinga z tyłu. To znowu będzie śmierć na miejscu. Patrz. O, już Kinga nie wie, gdzie jest. Ja też nie wiem, gdzie jest. Duś, nie ma łba! Już po kierowcy, już po pasażerze. Oje, ale może jeszcze damy radę jakoś wyleć na cztery... Nie damy rady. Nie ma szans. Nie ma szans. Patrzcie, no przecież to jest śmierć na miejscu. Oni się tam dalej trzymają. Pasy ratują życie! Oh my god! Oh my... Kinga! Kinga jeszcze chyba żyje. Jej się tam noga zaplątała w grill. Tuś już nie ma nogi. Oh my god. Opony też nie ma. Patrz, Kinga gdzieś tam poleciała. Duś! A kierowca? Oh my god!
Dobra, straciłem coś tam, ale najważniejsze jest to, że ciśniemy teraz. Tylko wydaje mi się, że on też pociśnie 180, mu silnik wybuchnie i za chwilę... O! 200. Patrz to. 200. Duż silnika nie ma, ale jedziemy. Oh my god! Nie! Nie, bo to jest... Ale dobrze, traf. Oh my god! Duż, patrz. Ciekawa pozycja, muszę wam powiedzieć. Teraz musimy spróbować jeszcze raz tam fajnie pocisnąć ze slow-mo. No, na spoko. Dobra, jedziemy teraz, powinno być spoko. Tylko tak, ja nie chcę, bo to jest cabrio. One się, wiecie, jak jest strasznie wywrotne, bo to przecież żeliwa na banknie było na dole, pod spodem, w takim maluchu. Bo przecież maluchy nie wychodziły w cabrio, tylko ludzie sami streamingowali sobie ten samochód. Ja leciutko skręcam i za chwilę... Oh my god, wiedziałem, że tak się stanie. O, teraz, patrz. Cyk, dobra, jedziemy. O Jezus, nie, to był zderzak tylko. Okej, jakiś spoilerowaty zderzak. Cyk! Dusz ich do tyłu, ale poduszki... Były poduszki powietrzne w tym? W aucie? W maluchu? Ale poduszki powietrzne też chyba rady nie dały. Dobrze, moi drodzy, jak zwykle macie tutaj listę wspierających, dziękuję, komentarze dnia, dziękuję, subskrybujcie koniecznie wszystkie moje kanały, pamiętajcie, żebyście nie przepaścili takich filmów jak ten. Mam nadzieję, że się ten odcinek podobał, na razie, dzięki, cześć! Juu.